Cześć. Nasz dzisiejszy projekt to projekt bardzo wiosenny. Będziemy przygotowywać projekt idealny na balkon, ogród i taras. Będzie to wieszak na grabki, łopatkę, konewkę, nożyce do ziół. Do jego wykonania potrzebujemy kawałki drewna, ozdobne fajne wieszaki w wiosennych odcieniach, pejca do wykończenia drewna i lakier do jego zabezpieczenia, wkrętarka, wkręty do przykręcenia wieszaków i zawieszki do powieszenia wieszaczka, papier ścierny, pędzel, kawałek sznurka oraz młoteczek. Zaczynamy od przygotowania drewna. Trzeba je przeszlifować papierem ściernym. Drewno przecieramy. Możemy zacząć je wykańczać bejcą. W tym celu używamy wybranej przez nas bejcy. To będzie odcień orzechowy. Troszkę je zabezpiecza. Warto nałożyć czasami dwie lub nawet trzy warstwy bejcy, ale nie w przypadku takiego projektu. Tutaj spokojnie wystarczy jedna warstwa. Jedna warstwa nam szybko wyschnie. Teoretycznie producent zasady radzi odczekać 2-3 godziny, ale tak naprawdę jak jest ładnie i ciepło, wystarczy nam kilkanaście minut. No i czekamy teraz. Bejca nam przeschła. Czas na zalakierowanie wieszaka. Najlepszy byłby lakier jachtowy, bardzo odporny na wilgoć, ale on też bardzo długo schnie. Wybrałyśmy więc lakier wodny. Kładziemy cieniutką warstwę lakieru, posuwistymi ruchami wzdłuż oczywiście ułożenia słoi i ponownie zostawiamy do wyschnięcia wieszak. Naprawdę warto dać około godziny. Czas przystąpić do najbardziej majsterkowego elementu naszego projektu, wymocowania zawieszek i wieszaczków. I musimy dokładnie wymierzyć dobry punkt na naszym wieszaku. W tym celu przyda się kątownik. Zaznaczamy punkty, w których będą przechodziły wkręty. Zróbcie sobie w zaznaczonych punktach, w których będą przechodziły wkręty, małe otwory, małe dziurki za pomocą wierteł do drewna. Wiertło wymieniamy na bit. Bit dopasowany do wkrętów i stabilnie przykręcamy. Nie, nie, nie. To urządzenie się dla mnie nie nadaje. Ja potrzebuję dużego sprzętu jednak. Prawdziwego. I tak możemy pracować, nie? Jednak to nieprawda, że tylko faceci potrzebują i lubią duży sprzęt. I proszę bardzo. Zawieszki już mamy. Czas na przykręcenie wieszaczków, czyli ostatni, najfajniejszy element naszego projektu. Korzystamy ponownie z kątownika. Dwa razy kropeczki na zielonym tle, jeden żółty. I gotowe. Nasz wieszak. Wprawdzie chwilkę to trwało, bo trzeba było poczekać na wyschnięcie bejcy i lakieru, ale sama praca 30-40 minut. Do wykonania wieszaka na balkon potrzebne będą przede wszystkim kolorowe, wiosenne zawieszki i kawałek drewnianej deseczki. Oprócz tego papier ścierny o gramaturze 100, wkręty, wkrętarka i zawieszki do powieszenia wieszaka. Zadanie jest naprawdę proste, więc szybko zabierajcie się do pracy. Ale to tylko jeden z wielu wiosennych projektów, które przygotowałyśmy. W opisie są przydatne linki. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać nam suba.